Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Łowcy Demonów, bo dawno tego łowcy nie było i tak naprawdę no myślę, że troszkę tutaj leveli możemy wbić. Już powoli się zbliżam na wojowniku do lochów, które mam właśnie tutaj na tym łowcy. Wiadomo, zmieniliśmy gemy, o tym wam w sumie nie mówiłem. Na czarnym piątku starałem się zrobić tak, żeby mieć kopalnię 25 i udało się, zmieniłem przy okazji gemy. Teraz te gemy mają tak około 630, tutaj nawet jakiś prawie 650 nam się trafił, więc coś po prostu koło tego, także no są dość mocne i jakoś nam, powiedzmy, to pomogło, mamy te statystyki nawet na fajnym poziomie, można by powiedzieć. No i tak, właśnie tak jak mówię, no te gemy na pewno, jeżeli chodzi właśnie o same lochy, nam pomogą. Oprócz tego, tak jak wszyscy wiemy, już tutaj od 400 poziomu idę na golda, więc też te statystyki powoli sobie fajnie rosną. Jeżeli chodzi o ranking, no to mogę wam na szybko pokazać, to tutaj sobie sami obczajcie. Jeżeli chodzi o ranking gildii, no to się pozmieniało. W zasadzie nie o ranking, tylko generalnie o gildię, no bo połączyliśmy siły z gildią Braveheart, czyli z gildią, która była swego czasu top 3. Ja generalnie nie jestem fanem jakichś tam fuzji i tym podobnych, ale no tutaj, powiedzmy, cel był szczytny, więc po prostu sobie połączyliśmy siły. Wzięliśmy tam osoby, które były najbardziej aktywne w Braveheart i które tam się trzymały najbardziej, najbliżej tej ekipy. No i połączyliśmy z naszymi tutaj osobami. No i w tym momencie jesteśmy na pozycji pierwszej. Co prawda nie ma tutaj dużej różnicy, jak sami widzicie, w czci między nami a między Siege. I też tutaj w moim opisie możecie zauważyć, że jest 6-5, czyli po prostu 6 wygraliśmy, 5 przegraliśmy na ten moment. Także w dalszym ciągu jest to bliskie, no ale przynajmniej jakaś tam walka się fajniejsza zaczęła i tak dalej, więc myślę, że wyszło to generalnie na plus. Więc tak, jeżeli chodzi o ranking graczy, jeżeli chodzi o ranking gildii, to od razu zaznaczę, że nie jestem top 1 specjalnie pod odcinek, tylko robiłem misję przed odcinkiem, tutaj awkę przeklikałem na szybko i dlatego mnie wbiło na to top 1, żeby tu ktoś nie pomyślał, że pod odcinek. No tak jak mówię, gildie wyglądają tak, natomiast pupile wyglądają tak. Tutaj też wróciliśmy sobie na top 1 i już jakiś czas na nim jesteśmy, tak więc fajnie to po prostu wygląda. Mało nam brakuje do 404 poziomu, myślę, że jego wbijemy na spokojnie, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Przypominam, do końca grudnia chcielibyśmy mieć 10 tysięcy subskrypcji, więc zostawiajcie te subskrypcje. Po wczorajszym odcinku wbiło mi około 100 i teraz już brakuje tylko 700, więc polecajcie kanał w gildiach, jak na jakichś forach, możecie gdzie tylko chcecie, zachęcajcie do zostawiania tych subskrypcji, kciuk w górę bądź też w dół, to wszystko jedno, pod tym filmem też jest mile widziany, bo też film pozycjonuje i też więcej osób go zobaczy i po prostu zbliży nas to do tego, do tych 10 tysięcy subskrypcji wymarzonych przeze mnie, no i w rok, nie? Bo to będzie mniej więcej rok, jeżeli nam się uda do końca grudnia. Dobra, więc tak, myślę, że nie ma co tutaj się zastanawiać, myślę, że chyba od razu wejdziemy w lochy. To, co wam pokazałem, to tak naprawdę wam pokazałem, co się tu pozmieniało na tym łowcu ostatnimi czasy. Więcej raczej nie ma co tutaj, jeżeli chodzi o właśnie tutaj lochy, to wam pokazywałem już kiedyś. Generalnie, tak jak mówię, nie ma co tutaj więcej pokazywać. No najważniejsze to, że się po prostu ta kopalnia zrobiła na poziom 25 i że te gemy wymieniliśmy, nie? Tak to generalnie nic więcej się nie zmieniło. Zresztą mamy 8300 w podstawie, natomiast tutaj wytrzymałości mamy 3300 i tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy. Najpierw strefa światła. No i tutaj zostały nam tak naprawdę tylko dwa lochy. Z tego to 13 piętro jest raczej nie do ubicia. Raczej w ogóle nie ma szans, bo on nas będzie one-shotował i jeszcze trochę nam zejdzie, zanim je ubijemy. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No właśnie, no my tutaj krytyk za 14 milionów, tutaj 3 miliony. No musimy po prostu jednym ciosem go one-shotować. No a my tutaj jednym krytykiem ciężko, żebyśmy pół HP mu zabrali. Tak więc w ogóle nie ma sensu tego klikać. Natomiast jest Hades. Hades, który jest zwiadowcą. No i właśnie, widzimy tam 40 milionów HP mu zostało, więc myślę teraz 75, więc myślę, że ten Hades faktycznie jest do zrobienia. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy się to uda. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o tornado, to mam to samo tornado tutaj na łowcy, co na wojowniku, tak jak mówiłem, więc generalnie no na pewno jest do pociśnięcia to tornado, ale to sobie zostawimy na koniec. Muszę wiedzieć, ile tam mam, muszę mieć miejsca w ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. No ale spoko. Najpierw skupimy się na tym Hadesie. Może jeszcze ze 100 grzybów na niego. Tak samo około 100 grzybów będę na każdego tutaj przeciwnika, który ewentualnie jest tam jakoś w zasięgu, powiedzmy, ubicia przez nas. No szkoda, żeby tego Hadesa nie pokonać, no bo widzimy, dwie próby były dość blisko. Natomiast teraz już w ogóle żadnej takowej bliskiej nie ma. Co za tym idzie, no musimy jakoś to, no jeżeli byśmy go pokonali, to byśmy wbili 404 poziom, nie? Już tak od razu z bomby na pierwszym przeciwniku, więc na pewno byłoby to fajne. No ale jeżeli się nie uda, no to trudno i będziemy na czymś innym próbować tam wbić. Chociaż no tak jak mówię, no kurde, tam jedno więcej odrodzenie czy coś w tym stylu i on na pewno byłby do pokonania.
Tak więc po prostu myślę, że może by tutaj na niego więcej wydać. Okej, okay, udało się, nawet nie musieliśmy tych 100 grzybów, więc jak najbardziej na plus i super. Od razu zobaczymy tą walkę, tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, tylko muszę ją sobie tutaj odzyskać. Tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, nie będę tutaj, poczekajcie, tu jest Hades, tutaj to sobie wszystko poodznaczamy, cyk, cyk, cyk. Nie będę czekał na koniec odcinka, tylko od razu po pokonaniu będę pokazywał te walki, żeby każdy sobie zobaczył. Ja przy okazji nie zapomnę, to kto tam nie oglądał odcinka z Paladyna, to o tym wie. Dobra, mamy, kto oglądał, to o tym wie, kto nie oglądał, to nie wie. Mamy drugie odrodzenie, no i pół HP mu zbiliśmy. I okej, wow, tylko dwa odrodzenia były potrzebne, zobaczcie, dobra, no to tutaj jedno odrodzenie, tutaj drugie odrodzenie już za wiele mu nie zbiliśmy, ale zobaczmy jak ta walka wyglądała, bo tutaj jakieś mocne kryty musiały z naszej strony siadać, że tylko na dwa odrodzenia go udało się pokonać. No i dokładnie, z tego co widzę, no 110 prawie milionów krytyk, także no mocarny. I okej, został nam tylko Zeus i ten Zeus to jest mag i właśnie, no to z nim będzie problem. No niestety, no widzicie, gdybyśmy byli berserkiem, to już byśmy zamknęli tą strefę światła, natomiast jako tutaj łowca, no to jeszcze długo, długo nam zejdzie, żeby tych magów pokonać, no bo tak jak wiadomo, nie oszukamy tutaj żadnymi odrodzeniami, ani tym podobnymi. Dobra, lecimy dalej, mamy teraz boss orków, to jest wojownik. Jest duża szansa, że tego bossa orków pokonamy, więc możemy go tutaj popróbować sobie pokikać. Mieliśmy chyba jakoś 3020 grzybów, powiedzmy ze 150 na niego i zobaczymy jak to faktycznie pójdzie. Bo tak jak mówię, no tutaj Kunegunda, tutaj my i myślę, że może faktycznie być coś w tym, żeby go pokonać. Tutaj budki nam nawet wyleciały za 10 milionów, także je oczywiście sobie zostawimy. I co my tutaj teraz mamy? Tu mamy wszystko zaczarowane, jeszcze od razu spojrzę przy okazji. Tutaj mamy wszystko ulepszone, mamy tych tutaj metalu i tych kryształków u kowala sporo, więc ale na razie się z tym wstrzymamy. Nie wiem jak tam jeżeli chodzi o ekwipunek, być może niedługo będę musiał się przebrać czy coś w tym stylu, zobaczymy jak to po prostu będzie wyglądać. Dobra, no to wracamy do tego bossa orków, no i próbujemy go tutaj pokonać. Tak jak mówię, to jest wojownik, więc tutaj nowowca w połączeniu z Kunegundą, jeżeli się faktycznie odpalą, to nie będzie on wcale trudny do przeklikania. No ale zobaczymy jak to tutaj wszystko wyjdzie. Tak jak mówię, no 400 levela standardowo lecę w golda. Łowca jest strasznie cienki, strasznie jest no słabiutki, nie ma tutaj co w ogóle porównywać. Jak widzieliście topkę wcześniej, kto tam sobie możecie cofnąć, jak to przyobserwował już wcześniej, to widzieliście, że na przykład jest taki wojownik jak Next, z którym praktycznie 9 na 10 walk przegrywam, nawet czasem jak się odrodzę, to też przegrywam, więc no po prostu ten łowca w PvP, no nawet mając przewagę statystyk, no to jest strasznie mierny. No ale co, no gramy nim sobie dalej, będziemy patrzeć jak to tutaj będzie wyglądać wszystko dalej. No ale tak jak mówię, no na ten moment jest to tak naprawdę najgorsza klasa. No te lochy jakoś nim idą, jakoś on pokonuje te lochy, tego expa zdobywa, ale w dalszym ciągu jest to, jeżeli chcemy postać pod lochy, to w dalszym ciągu lepiej jest wziąć sobie berserka, bo i tak te lochy robi lepiej ze względu właśnie na magów. Natomiast tutaj łowca w tym PvP bardzo, ale to bardzo odstaje. No w bitwach gildyjnych też praktycznie mało kiedy cokolwiek robię, więc no wygląda to średnio, jeżeli o niego chodzi. No ale co zrobić, no tak to niestety jest. Taka klasa postaci, no straszny, straszny niewypał, można by powiedzieć. Zresztą to widać, że ten łowca był tylko popularny na początku jak wyszedł, bo każdy był po prostu ciekaw jak on tutaj będzie się sprawował, jak działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no teraz już na nowych serwerach mało kto w ogóle tego łowcę bierze. Dobra, no jeszcze te 15 grzybków sobie zużyjmy. O dziwo go nie pokonaliśmy, myślałem, że to pójdzie jakoś łatwiej, a tutaj o dziwo praktycznie nie było żadnej bliskiej próby, nie wiem czemu, no ale dobra, lecimy dalej. Mamy Golden Genpiego, to jest karuzela z idolami, no i mamy dopiero trzeciego przeciwnika, który co prawda to jest mag i to dość mocny mag. No ale dokładnie, tak myślałem, że raczej już go tutaj będziemy w stanie pokonać. Zapiszemy sobie od razu i zobaczmy jak to tu wyglądało. No Barbar troszkę zrobił, Maguś nie zrobił praktycznie nic, o dziwo. Tutaj Kunegunda nakryta, no i my przeżyliśmy jeden cios, ledwo bo ledwo, no ale udało się i udało się go też pokonać. Dostaliśmy jakąś broń, to jest broń dla wojownika. Plus 96, zobaczcie, no rozrzut co prawda mierny, ale bardzo dużo średnich daje, no właśnie to o tym mówiłem, że już tutaj raczej troszkę itemków jest do zmiany, jakby nie było. Dobra, zrobimy sobie tak, zamień runy, damy sobie to, ulepszymy sobie od razu razy dwa, niech będzie, no i tutaj odzysk klejnotu, cyk, w ten sposób, no i sobie weźmiemy
Zaczarujemy mieczyk i wszystko, chyba wszystko, no 90, prawie 100 średnich to tak naprawdę dużo, jakby nie było, oprócz tego no rozrzut, tak jak mówię, no średni był, ale mniejsza z tym. Okej, mamy Willi Rexa, Willi Rex to jest zwiadowca, no i jego chyba też jesteśmy w stanie pyknąć, tak mi się przynajmniej wydaje, tutaj jakieś odrodzenia, uniki, dokładnie, chyba go nawet Kunegunda sama zabiła, tak samo zapisujemy, no tak naprawdę w tej karuzeli z idolami, no to tylko z magami jest problem, bo oni tutaj one-shotują wszystkich, tu jak widzimy Maguś, fajny kryt, no i Kunegunda nie straciła w ogóle HP, a udało się go pokonać. Co prawda, no te punkty doświadczenia nie są jakieś tam, nie wiem, wybitne, czy coś w tym stylu, no ale lepsze to niż nic. Okej, kogo my tu mamy następnego? No i następny jest Alvaro, mag, którego znowu na nim się zatrzymamy na dość długi czas. Okej, Góra Olimp to w ogóle nie ma co próbować na ten moment. Lecimy sobie do uświęconej tradycją szkoły magii, no i mamy Puszusia. Puszuś to jest zwiadowca i dokładnie, no chwila, moment i ten Puszuś pokonany. Tak myślałem, że właśnie zwiadowcy to nie jest tam nie wiadomo jak trudny przeciwnik. Od razu sobie to obejrzymy, no Barbar nie za wiele, Maguś też nie za wiele, 419 milionów, Kunegunda, no sporo, ale w sumie nie jakoś tam nie wiadomo ile. I dobra, znowu mi się pomyliło, poczekajcie, cyk. Aha, to my tutaj nie zrobiliśmy żadnych odrodzeń, czy mi się... A nie, zrobiliśmy, okej, okay, to trzeba w ten sposób tutaj robić i zawsze mi się to myli, jak wracam na tego łowcę i oglądam walki. No ale tylko z tego co widzę jedno odrodzenie i dokładnie Puszuś tak samo pokonany, więc nie było to wcale jakoś trudne, choć Kunegunda też robotę niezłą zrobiła. Wracamy tutaj, cyk, cyk, no i mamy Arapedagoga. Okej, to też jest w sumie zwiadowca z tego co widzę, więc dobra, no klikamy, też wydaje mi się, że chyba będzie do ubicia. Którą mamy minutę? 11, mamy już tutaj tyle lochów zrobiliśmy, ale dobrze, te odcinki teraz takie krótsze są myślę, że w porządku niż co chwilę robić półgodzinny. No ale to jeszcze nie jest koniec, jeszcze wejdziemy do tornada i tak dalej, więc to nie ma co. No ale okej, tego ile tutaj mamy grzybów? 2660, no to powiedzmy, że do 2500 może go poklikamy, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że on faktycznie jest do zrobienia. Natomiast jeżeli nie, no to przejdziemy sobie dalej. No ta szkoła magii, tak jak mówię, no to jest miejsce, które nam da na pewno tego expa. Zastanawiam się, czemu Bozorków nam nie padł i tam w ogóle żadnych bliskich prób nie było, bo wydawało mi się, że powinien paść, że jednak tyle już tutaj lochów nie klikali. Wzmocniliśmy się i oprócz tego po prostu to jest wojownik, więc tam raczej no być może po prostu nie było szczęśliwej próby, trudno, nie? Powiedzmy, że tam następnym razem padnie, ale okej, no czy udałoby nam się wbić dzisiaj 405 poziom? To jest w sumie ciekawa sprawa, czy faktycznie bylibyśmy w stanie to zrobić, no ale zobaczymy. Okej, no jeszcze 80 prób tutaj na tego pająka, zobaczymy jak to tutaj z nim pójdzie, ale z tego co widzę w ogóle nie ma tak samo bliskich prób, są takie mniej więcej podobne jak z tym bossem orków, więc jeżeli tutaj nagle się coś dziwnego nie zadzieje, no to faktycznie nie będzie szansy, żeby go pokonać. 440 level, no szkoda, bo to jest jednak 300 milionów expa, jakby nie było, które nam tak naprawdę przejdzie obok nosa, no ale tak jak mówię, trudno. Chociaż jeszcze może się uda go pokonać. Pamiętamy, że często jest tak, że już ostatki grzybów na niego chcemy zmarnować i nagle uda się go pokonać. Dokładnie, tak samo jak w tym przypadku. Okej, od razu lecimy do tej walki i zobaczymy jak to tutaj wygląda. Barbar nie za wiele, Maguś też nie za wiele, no i tutaj podejrzewam, że Kunegunda. 468 milionów było. A nie, zobaczcie, Kunegunda mu praktycznie nic nie zbiła. Okej, no to my tutaj mu zbiliśmy naprawdę sporo, tylko że tak, my tutaj chcemy w ten sposób, no i teraz tak, jedno odrodzonko zbiliśmy mu, no powiedzmy, że sporo, drugie odrodzonko, cyk, no tak średnio, myślałem, że coraz więcej tu będzie szło, ale tak sobie. Okej, no tutaj wygląda na to, że będzie trzecie odrodzonko, dokładnie, zobaczcie jakie już tutaj mocarne hity lecą. Dobra, tu jeszcze unik z jego strony, znowu unik. Tutaj on, no nie bije nas, o teraz 93 miliony, kolejny tutaj, kolejne odrodzenie. Zobaczcie, kolejne odrodzenie, nie wiem ile tych odrodzeń było, chyba 5, możecie policzyć i napisać w komentarzu, już nie będę do tego wracał, no ale dużo tych odrodzeń było potrzeba, żeby tego pająka udało się nam pokonać. Tutaj nam w ogóle lecą itemki dla naszych pachołków między innymi, ale to sobie zaraz przejrzymy, jak już będziemy wchodzić do tornada, to wtedy zwrócimy na to uwagę. Teraz lecimy tutaj, no i mamy Fałszywiusza Locharda, no i to jest mag i chyba tego maga na ten moment nie uda nam się pokonać. Powiedzmy 100 grzybków na niego, takie czysto orientacyjne. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy nawet nie. No ale tutaj nie ma chyba co, no bo tutaj muszą zagrać czyste obrażenia, a tych obrażeń jeszcze mamy za mało na niego.
Więc tak jak mówię, no generalnie chyba nie ma w ogóle sensu tutaj próbować jakichś podjazdów do niego, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? No bo sami zobaczcie, że tak więcej niż pół HP to my mu nie schodzimy, także okej, nie ma to w ogóle sensu. Lecimy dalej. Tutaj mamy maga, którego spróbujemy sobie już ubić, bo na nim już stoimy dość długo. W tych nordyckich bogach chyba też jest mag, dokładnie. To jest Hel. No i czy ją jesteśmy w stanie już ubić, czy jednak jeszcze nie? No wygląda na to, że chyba jeszcze nie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak tutaj no sami widzicie, że tak samo jak w poprzednim przypadku nie schodzimy jej więcej niż, nie zbijamy jej więcej niż pół HP, więc okej, olewamy ją. Mamy rudą ślamazarnicę. Ruda ślamazarnica to jest chyba najbardziej taki możliwy, powiedzmy, mag do ubicia. Na wojowniku już ją zrobiliśmy, co ciekawe, więc zobaczymy, czy tutaj też się uda. Powinno. Wydaje mi się, że jakby siadły tam fajne krytyki od całej naszej czwórki, powiedzmy, czyli ode mnie, od pachołków, to faktycznie powinna ta ruda ślamazarnica nam tutaj paść, ale mimo wszystko, no zobaczcie, tam były co chwilę próby jakieś 10 milionów, 20, no a tutaj ona stawia opór, ale okej, wydamy na nią, powiedzmy, do 2200, nie? Bo tak jak mówię, no mam tutaj takie przeczucie, że faktycznie ona mogłaby być do ubicia, zwłaszcza że te gemy są mocne i tak dalej. Na tych naszych pachołkach też tam trochę wymieniłem, więc generalnie no myślę, że ona powinna paść, nie? Myślę, że powinna paść, no ale nie wiem, jak to faktycznie z nią tutaj wygląda, no ale tak jak mówię, no zużyjemy tych grzybów trochę. To jest w ogóle śmieszna sprawa, że wojownikiem tam na 396 poziomie, mając tą samą kopalnię klejnotów i tak dalej, i generalnie słabsze statystyki, ją ubiliśmy, a tutaj nie możemy. Zresztą to było na odcinku nawet, co tak mówiłem, że się męczyłem, a wtedy na odcinku 3 grzyby i ona padła, a tutaj zobaczcie, że ten łowca demonów o wiele tutaj mocniejsze statystyki i tak dalej, a mimo wszystko nie możemy jej ubić, no i wygląda na to, że jej faktycznie nie ubijemy, kurde, mimo że tutaj te próby są strasznie bliziutkie, tam było 7 milionów, także też no niestety bliska próba, ale nie wystarczyło obrażeń. No szkoda, nie? Ale no jeszcze popróbujemy, tak jak mówię, do tych 2200. Jeżeli faktycznie nie będzie opcji, no to lecimy dalej, nie ma co tutaj się w ogóle zastanawiać nad nią, ale szkoda, tak jak mówię, no bo jednak myślałem, bo tutaj po niej jest zwiadowca, który też by może udałoby nam się go pokonać, może i jakoś by to poszło w tym Esterosie, no a tutaj niestety, jak sami widzicie, we wszystkich trzech lochach blokują nas właśnie magowie. Zobaczymy, jak ten Gerd pójdzie, bo tak jak mówię, no Gerd to też jest mag i może faktycznie by było coś tam możliwe do ubicia go, no ale niestety sporo grzybów poszło. No i Kunegunda, ślamazarnica tak samo niepokonana, czyli już tutaj mag i to wszystko, co najśmieszniejsze, Berek pokonałby praktycznie za darmo, nie? No i tu właśnie znowu wychodzi, że to nas blokuje, a na przykład ostatnio widziałem, że Cinu bardzo ładnie tutaj z levelem poleciał, jak widzicie, już ma 406 ponad, bo sobie wymienił kamyczki, no i on z tego ma praktycznie darmowy level z tych wszystkich magów, nie? Bo to są 4 lochy, licząc jeszcze tego Gerta, którego zaraz spróbujemy pokonać, 4 lochy po 300 milionów expa, nie? Czyli ma praktycznie cały level praktycznie za darmo, no bo to mówię, no Berserk w tych magów, no to wchodzi tak jak chce, no ale trudno, nie? Dobra, lecimy teraz do tego Gerta, tak jak mówię, no i ten Gert, pierwsza próba, powiedzmy, obiecująca. No a zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No wygląda tak, jakbyśmy go mieli położyć, nie? Wygląda tak, jakbyśmy go mieli położyć. Powiedzmy do 2000 grzybów na niego tutaj zużyjemy, bo to już jest i tak ostatni loch. Potem jeszcze na chwilę wejdziemy do tornada. Może tym tornadem tylko dobijemy 405 level i będziemy kończyć tak naprawdę. Mam nadzieję, że mi się to uda. No bo jednak mimo wszystko, tak jak mówię, no wydaje mi się, że tutaj więcej tak nie wyciśniemy. Okej, udało się go pokonać, spoko, no to chociaż jeden mag pokonany, zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. Barbar dość dużo, maguś nie za wiele, no i tutaj jeszcze Kunegunda dwa kryty mocne, no i tak naprawdę zostało nam bardzo niewiele, ale i tak na jednego kryta nie spłynął, musieliśmy tutaj kryta i zwykłego i udało się go pokonać, no to spoko, to już mamy mniej w tornadzie do roboty, bo tego levela, w sensie tego expa do levela nam brakuje o wiele mniej. Teraz mamy tutaj Leandera, no i ten Leander to jest wojownik z bardzo dużymi obrażeniami, jakby nie było, jak na wojownika oczywiście, no i tutaj chyba na nim będzie stop na dłuższy okres czasu, jak sami widzicie, no tam zbiliśmy połowę, ale chyba nie ma co go klikać, nie? Chyba nie ma co go klikać i tak tych lochów dzisiaj zrobiliśmy sporo. Okej, na szybko możemy tutaj przejrzeć, to jak najbardziej możemy podmienić, tylko tutaj muszę runy pozamieniać.
Więc robimy to po prostu w ten sposób. To było ulepszone razy dwa, nie było, spoko. Więc robimy to tak, odzysk klejnotu cyk i tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Tutaj tak samo mu daje 21, co ciekawe, więc też oczywiście możemy mu podmienić przy okazji jakieś tam delikatne, powiedzmy, przebieranko, jeżeli chodzi o tych naszych pachołków. Tutaj jest coś na Mariusza, plus 20 i łączna odporność 24, więc nawet nie trzeba zamieniać runy, no ale za to trzeba robić ten miejsce na kryształ, więc no nie wyszliśmy bardzo oszczędnie na tym, ale nie ma co. No i teraz znowu mamy jakiś pierścionek, 15% punktów życia, ale to już weźmiemy do rozmontowania, ponieważ daje nam minus 3, bo to jest tak samo dla Mariusza. Dobra, czyli chyba wszystko jest w porządku, wszystko zamieniliśmy tak, jak być powinno. Okej, czyli teraz lecimy do tego tornada, dobijamy 405 level i wydaje mi się, że więcej po prostu nie ma co na dzisiaj tutaj robić, no bo nie ma sensu, nie? Teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, no tak jak mówię, to tornado powinno nam pójść łatwo, no bo jednak jeżeli wojownikiem dobiliśmy do takiego samego poziomu jak tutaj ten łowca, no to coś jest nie tak, nie? O, to jest w ogóle chyba, to jest boss tornada bodajże, o ile dobrze pamiętam. Tutaj jako 821 przeciwnik, więc też ciekawa sprawa. Kolejny padł, no już tutaj do levela nam bardzo malutko brakuje. Tutaj mamy co? Wojownika, który też stawiał opór, ale padł, kolejny padł. No i chyba jeszcze jeden albo dwóch i tak samo level uda nam się wbić. Dobra, nie mam miejsca w plecaku. No i teraz ciekawe, czy nam coś poleciało? Poleciało nam na szczęście to, ok. I czy my coś tutaj mamy taniego? No to jest 8 milionów, tu jakiś epik nam poleciał, więc spoko. Klatę za piątkę możemy sprzedać. I tutaj pasek za piątkę tak samo możemy sprzedać. Dobra, no mamy trochę miejsca, ale nie za wiele. Także lecimy dalej, jeszcze na mnie nie wbiło levela niestety, no ale teraz mamy jakiegoś wojownika, którego jeżeli pokonamy, no to już ten level faktycznie powinien nam wpaść, taką mam przynajmniej nadzieję, ten 405 nieszczęsny. No, dawaj, pokonaj go, wbijamy level i już tutaj nie bijemy dalej, bo nie mamy miejsca, okej, i mamy 405 level, czyli dwa levele, nie no, nie dwa, bo my mieliśmy chyba końcówkę 403, czyli 1,5 powiedzmy levela udało się nam wbić, tu mamy coś do wiedźmy, więc od razu spoko, damy sobie w statystyki, no i kogo my tu mamy kolejnego? Kolejny to jest mag, więc dokładnie, chyba uda się go pokonać, do następnego wojownika sobie jeszcze poklikamy, zwłaszcza, że tu nam poleciał dobry item. Tutaj jest znowu mag, tu nam na szczęście nic nie poleciało i mamy kolejnego wojownika, dobrze, bo ostatnio pamiętam, że spojrzałem na, że ma dużo tam chyba zręczności i pomyślałem, że to wojownik i przez to skończyłem odcinek. Nikt tego nie zauważy w komentarzach, ja to dopiero później zauważyłem, no ale mniejsza z tym. Dobra, i to by było tak naprawdę na tyle, to pójdzie do kowala jeszcze, a nie mamy już w ogóle dzisiaj miejsc, no to jutro to musi pójść do kowala i jeszcze coś tam do kibla, a do kibla już mamy wrzucone, okej, no to nieważne. Już tutaj ogarniałem przed odcinkiem widocznie wszystko, chciałem tylko ogarnąć to, co nam daje Expa, wiadomo, czyli tutaj wehikuł czasu, a ręka i misje, żeby po prostu, żeby sobie wycisnąć jak najwięcej przed tym, jak wbije level, ale tutaj widocznie też do kibla coś rzucałem, żeby mieć mniej zajętego miejsca w ekwipunku. Dobra, to by było chyba na tyle, tak jak sami widzicie, no wszystko wam pokazałem po kolei, troszkę tych lochów zrobiliśmy, troszkę expa nam się udało wbić, więc tak naprawdę jest git. Tornada na pewno byśmy jeszcze pocisnęli, no ale już nie mam miejsca, jak będę miał więcej miejsca, to może tak samo jak na paladynie, to i tutaj na tym łowcy zrobię odcinek tylko i wyłącznie z tornada, wydaje mi się, że to będzie git. I tak jak mówię, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, bądź też w dół, jak tam uważacie, byleby film piął się wyżej, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, to tak naprawdę najważniejsze teraz, bo tak jak mówię, no mamy ten challenge, no i wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie, bądź też w przypiętym komentarzu, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!